Jak była przerwa, to Borys mówił, byliśmy tam. Dokładnie, no jest taki moment. No wiesz, tak. Jeżeli też jest chemia między ludźmi, jeżeli jest materiał, który daje ci możliwość tej zabawy, to rzeczywiście tak jest. Tak. Że mamy to szczęście w życiu, że nie czujemy, że pracujemy, my się po prostu bawimy. Bo mieliśmy jeździć konno i nie jeździliśmy, ale za to konno jeździliśmy słuchając się. No właśnie. Nie, to zabrzmiało. Samo miasteczko Bright Hope. Tak. Jak już tam weszło hop, Joanna give me hop, Joanna give me hop. No i już. I później weszło, wiesz, eeeo, la 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 kumba, bale bale. W pustyni w puszczy ujęcie 6:9. Kali je banana. A propos waszej relacji, bo mi się wydaje, że nie mieliście za dużo okazji, żeby sobie razem pograć. Czy mi się dobrze wydaje, czy nie? No, niestety. niestety. Trochę tak się nie zdarzało, niestety, nie? Niestety nie widzą potencjału naszego. Znaczy, byśmy rozwalili ekran po prostu. Myślę, że trudno jest nas znieść razem. Nie są nas na planie. Z wiekiem już... Tak, nie, wiesz co, no tak... Nie, były jakieś projekty. Na przykład w Rumunii był projekt, we Włoszech. O, Borys jeździł konno, ja za nim. Więc gdzieś były też w Polsce, ale to tak bardziej się mijaliśmy, a nie, że rzeczywiście graliśmy. No i zdążyliście za sobą zatęsknić do tego. My tęsknimy za sobą, tylko wiesz, no ktoś musi mieć scenariusz i być na tyle, że tak powiem, odważny, żeby nam to zaproponować i się nie bać i zobaczymy. No to właśnie się pojawiła okazja, scenariusz westernu, ale to jest trochę tak, że western jest spełnieniem chłopięcych marzeń? Bo tak sobie, i oczywiście wiem, trochę że to tak. Nie jest obraz, to jest kolejne wyzwanie, no ale myślę sobie western. Wiem, Wojtek, że jednym z twoich ulubionych filmów jest pewnego razu Na dzikim zachodzie, tak? To jest mój najulubieńszy film. Uważam, że to jest absolutnie arcydzieło pod każdym względem. Wiesz co, tak, no wydaje mi się, że Borys ma to samo gdzieś, jeżeli biegasz, strzelasz, jeździsz konno, ubierasz jakiś kostium, gdzieś coś, jako dziecko oglądałaś western czy filmy wojenne. No to zawsze chciałaś gdzieś tak się bawić, więc jeżeli możemy tak się bawić, to oczywiście jest super. Tylko my byliśmy z Borysem bardzo smutni na planie, bo mieliśmy jeździć konno i nie jeździliśmy. Ale za to konno jeździliśmy słuchając się. No właśnie. Nie, to zabrzmiało. To cudowne. Hej, co słychać? Była przerwa, trochę Borys mówił, byliśmy tam. Dokładnie, no bo jest taki moment, no wiesz, tak. Jeżeli też jest chemia między ludźmi, jeżeli jest materiał, który daje ci możliwość tej zabawy, no to rzeczywiście tak jest. A my rzeczywiście tak mamy, że gdzieś jak jest coś takiego, to tym bardziej się nakręcamy tym, no bo to jest przyjemność. My nie czujemy, że pracujemy. No to mogę chyba też za kolegę powiedzieć, tak. Że mamy to szczęście w życiu, że nie czujemy, że pracujemy. My się po prostu bawimy. Scena, zaczynamy od 2F, tak? Ja myślę, że czyli starszego, to delikatnie to będę grał. A ile ta moja postać ma lat? 79. Widzę, Billy. Nie da się nie zauważyć. Rzuciliście mi go prosto na biurko. Kto to jest? Żyje w ogóle? Mam teraz do zagrania taki zwrot. Ty tak. Ty myślnik tak. Jak to zagrać? Ty tak? Czy ty tak? Czy jak? Ty tak? O, dzięki. A teraz niech pan uważa. Schody. Jeden. Drugi. Trzeci. Dobra. I wchodzimy do hotelu. No ale ja zacząłem tak naprawdę czuć. To nie, no, widziałem, że cierpisz. Czujesz, że cierpisz. Widziałem, że cierpisz. Czytać całość w domu wcześniej, to widzimy, jakby przynajmniej ja widzę gdzieś z doświadczenia, że gorzej wpływa na taką pracę, bo do filmu się przygotowujesz, a tam trochę jest inaczej, więc lepiej to mieć na żywca, bo wtedy wydaje mi się, że takie bardziej organiczne, lepsze. Poza tym postać takiego, wiesz, aktora siedzącego w domu i wymyślającego sobie samemu, tak. Zawsze mnie nieco wiesz, śmieszyła. Dostałeś kulkę, tak. Poczekaj. Poczekaj. Dyktafon tak, poczekaj. Jednak jest to zawód głównie polegający na interakcji. I musi się coś wydarzyć między nie tylko aktorami, ale też między reżyserem na przykład. Tak. Z miejsca, w którym jesteś, czerpiesz. To jest ta jakaś magia przez chwilę, że ja nie wiem, czy ja to wymyślam, czy to nagle coś tam przepływa przez nas i nagle myślisz, o, to dobra, to zrobię to tak. Mhm. To już zostaje tak zapisane i już później nic nie zmieniam. To jest dla mnie jakiś taki, wiesz, rodzaj pamiętnika. Ja chciałam o fabule opowiedzieć.
Proszę bardzo, proszę. Opowiadaj, proszę. Miasteczko Bright Hope. Chętnie posłuchamy. Które jest określone jako najspokojniejsze i najbezpieczniejsze miejsce na Dzikim Zachodzie. I do tego miasteczka, nad którym czuwa szeryf Bridges, czyli Borys, przybywa niespodziewanie lider gangu McGregor, bardzo zły Wojciech Mecwaldowski, który trochę jest taki inkognito, nie wiadomo do końca, kim on jest. I ja bym jeszcze się chciała przy tych postaciach chwilę zatrzymać, bo okej, robicie to z biegu, ale jednak trzeba to w sobie znaleźć. Miałem przede wszystkim uwagę, że jest to ktoś dużo starszy ode mnie, co trochę mnie na początku zdziwiło, że w ogóle chcemy się tak bawić, ale później mi się spodobało. No a dzięki Anetce w filmie jestem taki postarzony. Głosem można się mocniej zabawić, bardziej formalnie, prawda, go obniżając i tam sapiąc, tworząc jakąś taką starszą postać. I to jest zabawa, bo to mi trochę przypomina takie, wiesz, dawne audycje radiowe, na których się trochę wychowałem. Wychowaliśmy. Bo tam był naprawdę jak taki pokój i te mikrofony były po całym, na całym obszarze i rzeczywiście się szło, udawało tam kroki, gdzieś był rozsypany piasek, tam się szurało, robiło się te wszystkie... O, na zdrowie! O, to u ciebie, kluczami, no, wiesz. I to była cała taka zabawa tych rekwizytów. No bo na przykład miałeś milion. Kto tam? O, super. Wojtek, teraz będzie komplement dla ciebie. Jak czytałam scenariusz, to miałam wrażenie, że ta postać jest bardziej komiczna, komediowa, McGregor. Natomiast jak już usłyszałam, to byłam zaskoczona, jakiego wspaniałego psychopatę stworzyłeś. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o komediowość, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak w każdej postaci przemycam coś, co jest śmieszne, bo ja z natury jestem śmieszną osobą i raczej gdzieś podchodzę, że tak powiem, do życia z uśmiechem. Kiedyś na przykład miałem z Krzysiem Czeczotem taką sytuację, że byliśmy Ojca Chrzestnego i miałem być Michaelem Corleone. I zaczęliśmy nagranie, no i po pierwszym dniu czuliśmy, że coś jest nie tak. No i się okazało, że ja jestem słoneczko, jak to powiedział Krzysiu, a nie chmurka, a Michael Corleone jest chmurka. No i zamieniliśmy, Łukasz Simlat był Michaelem Corleone, a ja zagrałem tego niby tam pierwowzór Sinatry. Więc gdzieś, naturalnie, jeżeli się jest słoneczkiem, to w tym głosie jest coś takiego bardziej pozytywnego. Wiadomo, że staramy się, żeby było też słychać, że jesteśmy źli i mamy bardzo ten głos taki jakiś no, ciekawy, zryty, jakiś inny, że nie jest ciepły, nie jest przyjemny. Więc gdzieś się cały czas tego też uczę, ale gdzieś no, jest fajnie. No. Ja lepiej się czuję przed kamerą, jak mam grać, niż używać tylko głosu. I nie uważam, żebym, mówię szczerze, nie uważam, żebym gdzieś w tym był dobry, ale czuję, że chcę się w tym gdzieś odnaleźć, bo mi to sprawia przyjemność. Więc nie mam tak dużego też doświadczenia w tym, więc ja bardziej się czuję, mówię szczerze, skrępowany czasami przy tym mikrofonie, no że nie umiem czegoś, bo ciałem bym to zagrał mimiką, gestem, ruchem na twarzy. A głosem tego nie umiem zagrać. Trzeba się, wiesz, starać, żeby nie docierała do ciebie rzeczywistość. Bo jak sobie nagle wyobrazisz, że siedzisz jako 45-letni, w moim przypadku człowiek, udajesz, że strzelasz do kogoś, siedząc na krześle. Jeszcze jesteś starszym panem. I jestem starszym jeszcze człowiekiem przy tym. No to czasem trudno zachować tę powagę. No więc trzeba jakby to skupienie trzymać i być w tym transie, powiedzmy, który nam czasem się włącza, grając coś. No, dla mnie najtrudniejszym właściwie było utrzymanie powagi, bo jak widzę Wojtka, to twarz mi się śmieje od razu i jakby tak. My się nakręcamy jeden drugiego do żartów, no i to jest taka turbina, która się rozpędza i później myślę, że chwilę trwa, żebyśmy się zatrzymali. Ale tego się nauczyłem przy... Samo tym... miasteczko nie. Bright Hope! Tak. Jak już tam tak. Weszło hope, hope, Joanna give me hope, Joanna give me hope. No i już... I później weszło, wiesz... I nie było co zbierać. Bright Hope to jest miasteczko drugich szans. Tak hope. Trochę... chciałam was zapytać o drugie szanse u was w życiu. Częściej dajecie drugie szanse, czy musieliście korzystać z drugich szans? Takim pytaniem was zaskoczę. Grubo. No. Ja na pewno drugą szansę dostałem w życiu. Myślę, że nawet trzecią i czwartą. Do 10 mógłbym doliczyć spokojnie. I bardzo jestem wdzięczny.
Tak naprawdę, serio jestem wdzięczny za te drugie szanse. Taką potężną drugą, powiedzmy, sam sobie dałem, ale inni wokoło dali mi trzecią, czwartą, piątą szansę. Bo myślę, że naginałem mocno ten potencjometr przez moje życie, no ale okazało się, że jednak jeszcze jakoś mnie tam lubią. Co jest łatwiejsze, korzystanie z drugiej szansy czy dawanie? Myślę, że dawanie komuś drugiej szansy jest dużo bardziej przyjemne. I lepiej się z tym czujesz, niż brać cały czas od kogoś kolejne nowe szanse. Tutaj troszkę poczucia winy wchodzi w to. Dobrze w ogóle jest dawać człowiekowi szansy, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale się przyjęło w powiedzeniu, że druga, czyli co, trzeciej nie ma? Borys powiedział, była trzecia, czwarta, piąta. Więc wydaje mi się, że chyba wszystko zależy od tego, jaka to jest szansa i dlaczego tą szansę komuś dajemy lub bierzemy. Najważniejsze, że masz koło siebie tych ludzi, którzy gdzieś nie oceniają cię, tylko gdzieś jakby są przy tobie i też akceptują, że jaki jesteś i te szanse ci dają, to samo w drugą stronę. A myślicie, że ten western ma w ogóle szansę jakoś zaistnieć z takimi wartościami? Z takimi wartościami we współczesnym świecie i trafić do dzisiejszych odbiorców? Czy to jest trochę taka prehistoria, takie wartości? Nie. Słuchaj, wszystkie takie opowieści i też trochę te gangsterskie, ale tam, gdzie mają, wiesz, właśnie swój kodeks jakiś, wiesz, mafijny, taki, wiesz, właśnie ojciec chrzestny i wszystkie westerny, gdzie był jakiś taki jasny kodeks, że jak robiłeś coś komuś, to spotykała cię za to zasłużona kara. Tak naprawdę myślę, że wszyscy tęsknią za tym światem, bo mają poczucie rozmycia wartości i tego, że często złoczyńcy nie ponoszą zasłużonej kary, tylko jakoś udaje im się wysmyknąć. A wy tęsknicie za takim światem? Mówię o rządzie. O, przepraszam. No więc... Wiesz co, ja gdzieś chyba w nim żyję, tak. Bo mam taki kręgosłup, tak zostałem wychowany. Ale gdzieś masz te wartości... Kolta? Nie, mówię, że te... Tak, mam. Że te gdzieś wartości gdzieś mam w sobie, więc one cały czas gdzieś są dla mnie obecne i bardzo ważne. Tak jak rodzina, słowo, albo to, że czasami trzeba dać komuś szansę, albo sobie. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy do posłuchania słuchawiska. Dziękujemy. Przepraszamy tak, za nasze głupkowate śmiechy. Ja nie przepraszam ani za niego, ani za dajcie siebie. Dajcie nam drugą szansę. Zapraszamy na premierę... Słuchowiska. Western. Traileru, tak? Trailer też będzie, ale będzie też całe słuchowisko. Tak, bo w trailerze nie ma całego słuchowiska. Gdyż trailer jest filmem, a słuchowisko jest słuchowiskiem. I trailer jest jakby streszczeniem i wyrywkiem scen ze słuchowiska. Chyba wszystko jasne. Tak.